Gdy powstawała telewizja Suwałki, lokalnych telewizji w Polsce było jak na lekarstwo. Dzisiaj jest już ich całkiem sporo, a siła lokalnej telewizji jest naprawdę znacząca. I to zasługa nie tylko osób tworzących program, ale również, a może przede wszystkim, naszych widzów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, aż 75% osób posiadających dostęp do kablówki ogląda lokalną telewizję. Codzienne oglądanie, szczególnie sztandarowej audycji programu informacyjnego, w badaniu zadeklarowało aż 20% widzów. 60% odbiorców kablówki informuje w badaniu, że ogląda nas regularnie co najmniej kilka razy w tygodniu. Tak zwana codzienna widownia wzrosła na przestrzeni ostatniego roku o blisko 3%. Cieszy nas, że ponad 70% naszych widzów ocenia program lokalny dobrze i bardzo dobrze. Nieco słabiej niż rok temu nasi widzowie ocenili dobór audycji. Jak informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, telewizje lokalne prześcignęły inne media tradycyjne i są po internecie drugim głównym źródłem informacji o sprawach lokalnych. Lokalna telewizja nie oddaje jednak pola konkurencji i walczy również o sympatię internautów. Aż 43,2% badanych śledzi nasze newsy na naszym portalu, na kanale YouTube i na Facebooku. W ciągu ostatniego roku siła telewizji wzrosła w internecie aż o 8%. Dziękujemy naszym widzom za to, że z nami są, że doceniają nasze wysiłki i że tak dobrze nas oceniają. Badania na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wykonał Pentagon Research na początku maja bieżącego roku.